A jak to w ogóle wygląda? No to już trochę lepiej. To ani trochę za cholerę lepiej nie wygląda, a nawet gorzej. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Mobilna wiertnia i stacja meteo razy dwa. Dobra, bierzemy. Operator ją wezmę. Tego wezmę. Muszę pod wodą minus 100. No i fajnie. Dobra, mobilna wiertnia i stacja meteo razy dwa. Bandita weźmiemy i go dobrze wyposażymy tym razem, bo chciałbym przeskanować resztę terenu. Mobilna wiertnia i stacja meteo razy dwa. A tamtym będziemy wykonywać te zadanie. Te zadania właściwie, bo tam te dwa poboczniaki. Mobilna wiertnia i stacja meteo razy dwa. No. Kurczę, forsa topnieje w oczach. 100 kafla poszło na te ulepszenia wszystkie. Dobra, to jest. No co, lecimy. Też bym chciał teraz właśnie przeskanować więcej terenu. Dobra, zaczynamy. Ciekawe, kiedy będzie można przyholować Tatrę. No, jeszcze zablokowane jest to zadanko. Szybkie skanowanie. Modyfikacja kolejna gdzieś w okolicy. Dobra, a tu jest. Pomagając pustelnikowi. O! Lawiny, nie lawiny, ja pierdyknę. Tu może być ciekawie. Gdzie teraz? Dół czy górę? O, tu jeszcze jest piekło ciężarówek. Kolejna. Nie wiem, czy nie Jar czasem stoi i nie czeka na przyholowanie. Dobra, może jednak chyba w dół pojadę. Wezmę część. I tutaj skanowanko. No kurczę, do dołu jeszcze jest kawałek. Pomagając pustelnikowi. Czekaj, co tu jest. Dużo tego. Piekło ciężarówek. Gdzie to dostarczyć? Tutaj? No to dostarczy od razu. To będzie chyba Jar. I będzie można go od razu kupić. Ale to zrobimy tym Afimem. Oj, coś się zapowiada. Dłuższa ekspedycja. Teraz przynajmniej jestem dobrze wyposażony, więc sobie można pohasać tutaj. Ale jakoś chyba tutaj na lewo zaraz. Oho. Nie wyrwam, tylko cię proszę, ładnie. Skrzynia biegów, tylko do czego? A może to będzie marszał właśnie, może nie Jar. Bardziej chyba na marszala bym stawiał.
Bo Yar to już jest chyba taki bardziej zaawansowany scout, a Marshall to taki średni. Póki nie miałem tego Tuza w SnowRunnerze, to właśnie tym Marshallem jeździłem. I się nieźle spisywał, takie duże miał opony, fajne. Ale jednak co Tuz, to Tuz. Tamten to szedł, fajnie. Dobra, tutaj szybkie chyba skanowanko trzeba wykonać. Chyba dalej nie pojadę. Nie wiem, jak tam będzie z przejazdem. A te wszystkie poboczniaki takie, to raczej będę się starał robić właśnie tym. Afimem. O kurka, o kurka. Właściwie by się przydało przejechać dalej i zrobić skanowanie. Dobra, jakoś może spróbuję przejechać tędy. Czy będę tu zbierał? No nie wiem. Może jak natrafię, to bym pozbierał. Właściwie by się przydało, no skoro już tu jestem. No, tylko tu mogą być problemy. I potem dobrze by było tutaj się przejechać i tamten, i tam zrobić skanowanie. Nie! Kurna, nie strasz mnie. Całe życie mnie musisz straszyć. Jak tu przyjechać? Chyba lepiej bokiem. Coś tak czuję. Czuję i wiem. Nie. Ja pierdzielę na jednym kole. się postawiłem. Nie, no z tym to jest po prostu upach popachy. Tylko że mnie to ani trochę nie śmieszy. No jak tu tam dojechać? Kurna, coś długo to myśli. Ja bym chyba szybciej tędy przyjechał niż tamtędy. No nie wiem. I za cholerę to dobrze nie wygląda. I znowu będę leżał. No i będę, kurna, leżał. No przynajmniej to wezmę. Nie, no to są, kurna, czasami jajcochy jak cholera. Dobrze, że mam tego.
To co jest? Niebieskie coś? Czy to do tego? Chyba do tego. Dobra, czyli tu nie ma. To była podpucha tylko. Dobra, ale czekaj, skanowanie tutaj już nie ma wielkiego sensu. Chyba nie ma sensu, bo to już jest chyba krawędź mapy, ale zrobię tak na wszelki wypadek. No, tak jak mówiłem, dobra. Potem by się przydało tędy jakoś przejechać. Tędy jakoś przejechać, tu dojechać i tu dojechać i skanowanko. Nieciekawie to wygląda. I jeszcze raz kurna u. O, wymyślał takie te. Takie zabawy. Nie, rób tak. Czemu ja muszę się całe życie, kurna, stresować? No, pociągnij to, kurka! Twojaż jasność, ciasność, gdzie tu jest coś do podciągania? Oj, to będzie. To będzie rewelka, rewelacyjna, kurna, zabawa w tej grze. A mogłem zostać przy cyberpunku. Coś mnie podkusiło, żeby grać w Expeditions. Nie, znowu! Szybciej, 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 szybciej! Ciej, kurna, twoja jasna, ciasna! O, zrzut! Mnie tu wcale za chorobę jasną, ciasną nie urządza. Czekaj, czekaj, czekaj. Postawimy się na koła. Jakoś może w ten. Kurka. On ma takie powyginane koła. No nie, no z takiej tej. No to ja bym nie chciał go zrzucać. Czekaj, tu się postawisz? No. Szczyt idiotyzmu, żeby z takiej wysokości go zrzucać. Nie, naprawdę, to jest szczyt idiotyzmu, bo on będzie leżał i tyle. Noż kurna twojaż jasnaż ciasnaż mać, no. Czemu to takie toporne jest? Kto to wymyślił? Jak ja go stąd zrzucę, mogę się założyć, że on tutaj nie będzie stał normalnie, tylko się wypierdzieli. Oj. Czekaj, może on tu już mądrzy by był, ale to też raczej nic to nie da, nic to nie da! Noż kurna jasna, ciasna mać. To za upierdliwe dziadostwo, no. Dobra, może o tak. Nie, no ile razy można się kurna postawić? Chociaż jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, silnik. Ciach. I ciach.
Dobra, jesteśmy uratowani. Alleluja. Alleluja i do przodu. Jak mawiał Rydzyk. Tu jest. No, co to jest? Kwarc? Po co mi kwarc? Ale dobrze, że to jest przynajmniej. Ile to się trzeba namęczyć z takimi grami? Ile to się trzeba namęczyć? Dobra, ale jakoś... Kurczę, to po co ja tutaj wjeżdżałem na górę, jak znowu tu trzeba będzie zjeżdżać na 100%? Po co ja sobie tak idiotycznie walnąłem tutaj ten? Trzeba było jechać tym tunelem do końca i tyle. Człowiek tylko na wkurza. I tyle ma z tej gry. Dobra, tutaj widzę to. Potem jak to pozbieram, to najwyżej się przepoluję. Tylko że najpierw chciałbym odkryć resztę terenu. Tam już do bazy, do tego tam na pustelnika będzie naprawdę niedaleko. I zaraz znowu jeszcze tu będę leżał i będzie ekstra super. Super ekstra. Dobra, jakoś spróbuję wyjechać, nie wywalając się od razu. Dobra, jakoś się udało teraz przejechać tym tunelem do tamtego. Się debilnie nie wywalić. O, jeszcze lepiej. I co tu poświęcić teraz? Tak, nieprawda, ja mam drona towarowego, to sobie go przyślę. Odeślę dziadostwo, które tutaj mi zalega. Naprawdę jest ten, chyba. Jakieś składowisko, że można gdzieś to tam zostawić w bazie. Magazyn bazy, jest, dobra, no to fajnie, dobra, to sobie zostawimy, to zostawimy i nawet i to zostawimy. Tutaj mi się reszta cała przyda. No i jest dobrze. A, film już nawet może sobie tam to zawieść, także... Na razie jest dobrze, albo i nie jest dobrze. Kurna, czemu ty mnie zawsze straszysz? Czemu ty mnie tak debilnie zawsze straszysz, że się wywalisz, co? Ty. Czemu ja muszę się tak wkurzać w tej grze całe życie? No ktoś mówił, o, zagraj sobie. Się ubawisz po pachy. No się ubawiłem. Że leżę na każdym głupim kamieniu i się tylko wkurzam. Jakoś to przejechać delikatnie. Czemu ja muszę po takich wertepach tutaj jeździć? Co mnie podkusiło? Nie tak, że w życiu całe życie narzekam. Nie, ja narzekam najczęściej w tej grze. Tylko ona mnie tak potrafi wkurzyć i rozdrażnić. Czekaj, ja tam wziąłem w ogóle te zapasy? Ja tam nie wziąłem tych zapasów! Muszę tam wracać! Czemu? Nie. To się nie dzieje naprawdę. Mi się gorąco zrobiło.
Dobrze, że nie muszę znowu to Rynno jechać. Czemu ja tego nie wziąłem? Się zagadałem. Jeszcze się wywalę. Nie. Dobra, jeszcze jestem. Ale co to kurna za zabawa, ja pierdzielę. Dobra, odczep się. Jakoś tutaj wykręcić tylko i spierdzielać z tego tunelu. No ja tego nie wziąłem wcześniej. Zagadałem, wziąłem tego drona, sobie przysłałem i do pensji. Dobra, ja bym chciał, żeby deszcz nie padał. No i trochę widniej, żeby było. Dobra, jedziemy tutaj, skanowanko szybkie. I dalej się kurka zobaczy, co potem. No i tutaj to jest nieciekawie. Jest bardzo nieciekawie. Nie rób tak, nie rób, wstawiaj się. Dobra, jest. Uratowani znowu jakimś cudem. Dobra, teraz to już powinno być lepiej. Tutaj przez te wąwozy najgorzej było przejechać. Aha, teraz na głupim kamieniu pierwszym lepszym się wyładuje. Naprawdę, aż mi się gorąco czasami robi od tego. Jak tu przejechać? Też chyba jakieś kamienie. No i będę leżał, nie? Czemu? Za jakie grzechy? Kurna. Za jakie grzechy, ja się pytam. Czemu ja zawsze muszę w takie gry grać? To jest gorsze od Souls-like'ów. Aha, stocz stąd, to zobaczysz. Nie! Uff. Jeszcze żyjesz. Dobra, ale to się lekko może coś tu dibnąć zaraz i będzie źle. Dobra. Jako teraz jakoś tutaj bokiem ładnie przyjechać bez głupiej wywrotki. Będę mu szczęśliwy. Daleko jeszcze? Jeszcze chyba jeden punkt. Tam skanowanie zrobimy i ewentualnie stamtąd to przeniesiemy do bazy. Chyba, że jeszcze będę widział, że można dalej przejechać, to się dalej będzie sprawdzać te tereny. Jakieś dziursko. Dobra, skanowanie stąd. Jeszcze właściwie można podjechać kawałek. Tędy nawet. Tu wjechać na szczyt, jakoś szczytem. Być może. Także ja bym chyba jeszcze pokombinował. Póki jeszcze to tragicznie nie wygląda i się chyba raczej da tutaj przyjechać.
No to jeszcze jakieś skanowanko by się przydało, żeby chociaż tutaj odkryć. Dobra, to jest gdzieś... A, tu jest przez rzut jest. Dlaczego tych rzutów nie pokazuje? Dobrze by było, żeby to pokazywało. Jeszcze raz. Dobra, to oddamy do bazy. Czyli tak, czyli dron towarowy. No, tutaj to jest pożyteczna bestia. Bo bez tego, no to byłoby cienko. Tak, oddajemy to, oddajemy to, oddajemy to, oddajemy to. Tutaj Afimem się dokończy. Baz można... A właśnie, nie z bazy, tylko stąd sobie wezmę. Podnośnik jeszcze wezmę, bo się na pewno przyda. No i dobra. Lecimy. Lewą, prawą. Może lewą. Dobra, tutaj ja myślę, że się uda jakoś przyjechać. Tylko trzeba się wspiąć. Nie, nie leć mi tutaj, nie leć, nie leć, nie leć. Głupio, debilnie. Się nie zsuwaj. Dobra. Jesteśmy. No, a, a. Podciągaj się, podciągaj się. Dobrze by było ten teren jeszcze przeskanować tak konkretniej. Bym wiedział, gdzie co jest przynajmniej. Szkoda, że nie tego, ten cały radar zrzutów nie wyszukuje. No tu widocznie tylko dronem, lornetką. Właśnie, jakby się tak lornetką w ściepku rozejrzeć tutaj. Coś ciekawego pokażę. Nawet przez skały potrafię pokazywać modyfikacje. A tutaj ten zrzut to jest zaznaczony. No, lornetka odsłania jak widać. Nieźle. Myślę, że nawet i tutaj by się przydało podjechać. A tutaj gdzieś. By mi tak fajnie odsłoniło. Dobra, staramy się tam podjechać. A jak wyjdzie, to się dopiero okaże w praniu. Nie no, tutaj droga nie jest zła. No tam ta góra wcześniejsza po prawej stronie to była tragiczna. A tutaj to jest tak, no... Jest okej. Okay. Ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc. Z jednej, ani z drugiej. Ani trochę ciekawie to nie wygląda. Się tu idiotycznie nie stoczy zaraz.
O, zrzut tutaj jest. Teraz to mam niezły zapas tych podnośników. No, i tak można jeździć na wyprawy z samymi podnośnikami. Dobra, podjedziemy do tego punktu, szybkie skanowanko. I zobaczymy, co dalej. Tam jakieś bagniska, nie bagniska. Nie, no ta mapa. Przynajmniej jest to o wiele ciekawsze niż ta cała Arizona. W Arizonie to praktycznie to, nie wiem, wydaje mi się, że te mapy to były tak robione na odwal, bo teren nie był zbyt zróżnicowany, a tutaj wszystkiego pełno. Góry, lasy, jakieś bajora, rzeki, wszystko jest. Wąwozy. Czy to jest lawina, czy... I co tu kurka jest? Lawina, dobra. Albo nie, dobra, ale lawina jest, dobrze. Ciach, usunięte i teraz tak, teraz skanowanie. O kurczę, to tutaj jest brama? A jak tam przejechać? Tędy pewnie, jakoś tutaj. Tutaj, tędy? Albo jakoś tędy bardziej. Spis powszechny. Las czy drzewa. No kiepściuchno to wygląda. To bardzo kiepściuchno. Czekaj, gdzie teraz jechać w ogóle? Nie, no ja bym chyba popróbował tymi szczytami jakoś, czy tędy tutaj dojechać i tutaj znowu skanowanie zrobić. Potem jakoś trzeba będzie może zjeżdżać tędy. Albo od razu zjeżdżać. Tutaj na mostek, zbudować mostek i próbować gdzieś tutaj jechać. A tutaj teraz to jest wiadomo, no praktycznie cały odcinek poświęcony i tamten i ten odkrywaniu mapy. Nigdy nie lubiłem właśnie w SnowRunnerze odkrywać map. Tylko to było o tyle dobrze tam, że były te wieże. Oj, przyda się to. Przyda się, kupa się tego przyda. O, jeszcze gorzej zaraz mi tam spadnie i to już w ogóle. Czemu to taki idiotyczny pomysł był, żeby tak stawiać ciężarówki? Ja nie wiem, jaki idiota na to wpadł. Przecież to jest głupota, no zrzucać z takiej wysokości ciężarówkę, no naprawdę, no ktoś miał debilny pomysł. Czemu się nie da na ziemi postawić? Przecież to będzie zaraz leżało, no znowu, no. To jest taki idiotyczny pomysł był. Jakiś cymbał jeden z drugim wpadł na tak debilny pomysł. No nie, proszę. O, jakiś krzaczor, który się złamał, uratował mnie. No i jeszcze się nie da zaczepić. O, super. No nie, co ty robisz, ty? Zaczep się gdzieś tutaj. Tutaj z przodu, tak bym chciał. Czemu się nie da zaczepić nigdzie? No i co mi z tego, że tutaj się da? Ja potrzebuję tutaj gdzieś. No.
Nie no, co tu jest? Po jasnej, ciasnej. No dobra, już z braku laku, no. Czemu przyczepię? Kamera jest mi... Kurka, no. Czemu to jest takie wywrotne? Czemu to jest takie wywrotne? Aż cały tu spocony, jak szczur siedzę. Gdzie teraz? Tam. No, nie. No to debilnie znowu jakoś wjechałem. Się zamyśliłem, no. Oj, nie rób tak, nie rób tak. Nie, to nie jest dobry pomysł. No to nieźle. Utknąłem. Kurczę, no. Nie mam pomysłu, niestety. No zaraz się wypierdzielę i tyle będzie z tego. O, dobra, już trochę lepiej. Cieć. Niewiele ci już brakuje. No, się przytrzymaj tego drzewa. Nadmiaru tych emocji, to mi kawy już nie trzeba dzisiaj. O nie. I tak mi serce wystarczająco szybko bije. Tu jeżdżę po tych skałkach. No jedź. Szybciej. Jakoś tam jest zjazd. No co, się zawiesisz na tym drzewie? Tutaj mostek. Chyba część jeszcze mam. Na jeden mostek.
Nie wygląda to najlepiej. Kurna, jakie tu drzewska, co tu się dzieje? Jak stąd wyjechać? Jak w pułapce. Kurna, szklana pułapka, tu drzewna pułapka. Ale się wpierdzieliłem. No nie ma to tamto. Nie no, zaklejstrował się nieźle. Kurna. Jak stąd wyjechać teraz? Nie no, kurna, jak on tu siedzi? Gołem trochę coś tam haczy. Tu te gałęzie sprzedają. O, dobrze. Fajnie. Uff. Ja przez to mam przyjechać? Jak ja sobie to trasy wytyczałem? No co tu się kurna dzieje, no? O, dobrze. Nie no, nie dobrze, że ja tam dobrze. Trzeba jakoś tam się kierować. Czy drzewo się da złamać, czy nie? Może się da. Da się, dobra. Uratowani. Tylko bardziej może się przychać tym. Nie. Z drzew wyjechała się, wywaliła na prostej drodze. Oj. To nie na moje nerwy czasami ta gra. A jeszcze tutaj będzie skakał z wysoka, też się zaraz wywali. No naprawdę, po co ja tutaj wjechałem tak właściwie? No szczerze mówiąc, to tutaj taki no jest w miarę prześwit między tymi drzewami. To czy to mi jest potrzebne do czegoś? Dobrze by było właśnie okolice zbadać. A, ty, coś jest. Teraz będziemy tam jechać. No i tu dobrze by było skanowanko szybkie zrobić. Tylko się nie rozwal. Znając moje szczęście, to się zaraz rozwalę na tym. Nie, dobra, się udało. Dobra, to dwa to sobie zamienimy za to. No pobierzemy. Weź. No. Zamienimy za to. Weźmiemy, przyślemy ten cały drona. To pozabiera.
ciekawe, ile tam miejsca jeszcze w ogóle w bazie i czy paliwa jeszcze dla drona będzie dostarczyć zaraz. Nie, dron to przydatna rzecz. Dron przydatny jest, wyjątkowo. A, już tutaj tego, wszystko pozapomniane. Dobra, nie ma sensu więcej. Dobra. To tak, to mamy tutaj. Jeszcze to weźmy, co tu było. To przede wszystkim. To jest, a to. Dobra, i na maksa wszystko jest ok. Tu chyba skanowanie miałem robić. Oho, dobra, tutaj zrobimy i nie wiem, czy dalej jest sens jechać. Czekaj, to i to. I chyba będziemy się stąd już holować do bazy. Na filmem porobimy te zadania tam z tym pustelnikiem właśnie, co jest. I główne. I zobaczymy, może jeszcze coś tam poskanujemy sobie. Tutaj te zadanko jest. Jakby się przydało tutaj jeszcze podskoczyć gdzieś w okolice. Chociaż lornetko się rozejrzeć, co tu jest. Tutaj wygląda, jakby to była droga jakaś. Przynajmniej na plażę. I tutaj już raczej nie podjadę, ale mógłbym ewentualnie spróbować i ewentualnie gdzieś tutaj może podjechać i jeszcze skanowanie może by się udało zrobić. To także ciechnijmy sobie tu i no gdzieś tutaj maksymalnie, bo fajnie by było jeszcze to odsłonić. Czekaj, gdzie ty... O. Nie no, tam jakoś tak super ekstra tragicznie to nie wygląda. No jeździłem po gorszych wertepach. Nie moja amfibia. Nawet trochę wygląda jak taka amfibia. No. Do tego, do szyby i nic mu nie dolega, ale chyba, czekaj, chyba hydrologa wziąłem, który tam ma, że w ogóle nie dostaje żadnych obrażeń jak tego, jak jeździ po wodzie. Coś mi się tak wydaje. Czy tego wziąłem? Dobra. Tutaj jeszcze nie problem jest podjechać. No, może i problem. No, zobaczymy zaraz. Nie, powinienem podjechać. Nie pod takie góry podjeżdżałem. Czemu tu jakieś rozpadlisko jest po prawej stronie? Już delikatnie boczkiem, chyłkiem, tyłkiem. Jakoś się uda. Nie rób tak. Kurna, jeździ na lewej stronie. Chciałem powiedzieć na dwóch kołach, ale na czterech. Aż niedługo tu myśli z tym o przyłączeniu mapy. Tutaj nie, na lewą. Można nawet by było tutaj dojechać. Czekaj, a tędy dojechałbym? No tędy bym nie dojechał. Czekaj. Szybki zwiat. No tutaj... Nie, no tutaj to już... Jakbym się uparł, to bym podjechał, no. Ale... Tu to mądre by było. Już lepiej byłoby podjechać na szczyt tego. Jakbym przez te drzewa przejechał. A tu ciekawe, coś jest w ogóle w tej okolicy, czy nic? Czy to takie zrobione, bo zrobione, ale żadnych zadań nie będzie. Jakoś tutaj tak specjalnie nic nie widzę. Ja bym chciał właśnie jakoś tutaj gdzieś dojechać, nie kręć mi mapą. Jakbym tam przyjechał tutaj, te najgorsze.
No już tutaj bym sobie poradził. I stąd najlepiej byłoby robić skanowanie. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że się nie stoczy na sam dół przepaści. Bo to był fail normalnie roku. Jechać tyle pod górę, a potem przez jedną debilną decyzję się stoczyć na sam dół. Jeszcze to drzewo się da przygiąć, czy nie? Tu może być z nim ciężko. Stawia czynny opór. Tutaj jakbym się blizgnął, by było dobrze, tylko się kurna za co przyfarczyć. Dobra, 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 nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Dobra, to tego. No, jesteśmy, dobra. Tu już powinno jakoś pójść do czasu, aż się nie wywalę. No i jak stąd zrobię skanowanie, to myślę, że dobrze by było już się do bazy przeteleportować, bo już właściwie nie będzie niczego skanować. Dobra. Już jak stąd. Co tu się kurno dzieje? Ja myślę, że jak stąd przeskanuję, będzie wszystko. Dobra, działaj. By tu dojechać. Co ja się namęczyłem. Nic chyba nie ma. Nie, nic tu nie było. Niepotrzebnie się tylko namęczyłem. No, wszystko odkryte, ale myślałem, że tu naprawdę coś schowali. Cała mapa odkryta. Oprócz tamtej prawej strony i tutaj nie wiem, ile tego będzie jeszcze. Może jeszcze gdzieś tak. A tutaj to... O, no właśnie, tutaj aż tyle jeszcze zostało. No to co, teleporcik do tego, robimy ekspedycję, robimy pustelnika i myślę, że resztę rzeczy to na następną ekspedycję zostawiamy. Najwyżej jeszcze bym, ile bym dał radę, tyle bym podjechał tam gdzieś do przodu i przeskanował teren. Zobaczymy jeszcze. To będzie to. I teraz tak, teraz sobie to gasimy, to zamieniamy. Pustelnika mamy wybranego i Afima. A jeszcze mam te rzeczy na te poboczniaki dwa z tego, co tam wziąłem wtedy, te meteo i jeszcze tam coś. Dobra, gdzie jest ta cała baza? Tu jest. Kurka, do tego. Trzeba by było do... się teleportować tam. Pewnie zatankować... zatankować drona towarowego, bo już pewnie nie ma paliwa i dopiero wtedy nim przesłać te rzeczy. No, nie pomyślałem o tym. Bo potrzebne mi są te rzeczy dla tego pustelnika. Dobra, to zrobimy tamtym. Tutaj, tak. Tutaj. Dobra, może w ten sposób. Bandit. I szybkie holowanko do tamtej bazy.
Placówki, baza, wyciach. I dobra, i tu będziemy tankować na pewno drona towarowego, bo nie ma tego, bo nie ma na pewno już paliwa. Te wszystkie rzeczy, które tam zostawiłem. Ja, co to jest za ikonka? Warsztat? A, no tak, prawda, postawiłem to. No, jasne, zero. Dobra, tankujemy na maksa. Teraz tym dronem dostarczę te zapasy dla pustelnika. Dobra, jest ok. I tak. I teraz, no, żeby dostarczyć tę całą pustelnikowi, to trzeba będzie właśnie przywołać drona. Pobrać te rzeczy. Mam w ogóle miejsce? Jest miejsce, dobra. Tak, moduły, dron, ciach. Gdzie jest ten cały magazyn? Jest, dobra, bierzemy ciach, bierzemy ciach, bierzemy ciach. Chyba do tego całego modułu, zamiast brać na kolejną wyprawę te rzeczy, to po prostu tutaj pozostawiam. No zobaczę, z tamtego przynajmniej można by było to pozabierać i tutaj zostawić wszystko. Bo on tego nazbierał na tych zrzutach wszystkich, też dosyć duży zapas wziąłem na wycieczkę. Tym to od razu inaczej się jeździ. Normalnie czuć go, że nie jest tak wywrotny jak tamten. Można po takich pochyłościach sobie jeździć i on się nie wywali, a tamty to już by leżał dawno. No czekaj, zapomniałem tego. Blokady, znaczy napędu na wszystkie osie. Ten to już tu by nie przejechał, leżał już by co najmniej ze dwa razy. A Filek sobie radzi. Tylko tyle? Tyle to ja zużyłem na przeholowanie się, żeby odebrać te twoje graty z modułu.
Jakie kurna dzięki. Czekaj, dobra, może się głównym tym za główne opiekuj ciężarówek. To mógłbym przyholować, ale może nie teraz, bo już i tak trochę spędziłem tutaj. Czekaj, to tak, lecimy na główną ekspedycję. Tutaj jest zatopione skarby? Zatopione skarby. Zatopione skarby. Zmienna aura. To tutaj pewnie trzeba by było stację meteo rozłożyć, a to... Tu się kurna wjeżdża na ten szczyt. Może tędy? No, spróbujmy. Spróbujmy tędy, tędy i tędy. Dobra. Kurka, nie wygląda to dobrze. Coś czuję, że jeszcze gorzej się skończy. Czekaj. Gdzie ja tu się wpierdzieliłem? Sam w środek tego. A może jakby tak dronem się przelecieć i zobaczyć? No to tu kurna nie wygląda ani trochę dobrze. Tym mam większe szanse podjazdu niż banditem. Może trochę widniej? Wątpię, żeby było widniej. Dobra. No, jakoś idzie. Nie zjeżdżaj! Stój, jak stoisz. O kurka, trochę mało tego jest. Tych rzeczy. Nie, no naprawdę? Nigdzie się tu nie podczepię? Im wyżej, tym lepiej by było. Nie! Stój! Czemu ja zawsze mam takie przygody? Czemu ja się pytam? No jeszcze się nie tego, nigdzie nie zaczepi. No weź! Nie rób mi takich głupot, co? Dobra. Jakoś może wyjedziemy. To no raczej nie był podjazd. Ciekawe, gdzie można na ten szczyt wjechać, którą drogą. Jakoś lepszą.
No dobra, przynajmniej jedno małe zadanko będzie zaliczone. A co tam jest? A, ta lawina. No ja jestem ciekawy. Jeśli ktoś zaczynał od Karpat, a nie od Arizony, no to ciekawy, jak mu poszło, bo tutaj to naprawdę trzeba mieć konkretne ciężarówki, a nie zaczynać z takim chłamem, jak na przykład step. Bo na takie tereny to... Ja tu nie widzę jeżdżenia stepem. I tutaj to już od razu od Afima trzeba zaczynać. Chyba, że ktoś od razu kupował ten lepszy pakiet. Albo po prostu może Tuza. Znaczy tego, nie Tuza, tylko jak to tam Acteona. Jakoś bardziej wykorzystuje w tych terenach. Ja to tam Acteonem coś za dużo nie jeździłem. Nie wiem, jakby się tutaj spisywał, ale wątpię, żeby sobie tutaj lepiej radził niż Afim. Dobra, jakoś dojechałem jakimś cudem. Nie wiem jakim, ale dojechałem. Teraz jakoś zjechać, bo tam jest główne zadanie. Ups. No ale by było, jakby się okazało, że tutaj ten potrzebny byłby jakiś operator czy coś, którego nie mam. Ciekawe, tutaj ciężaru... A, ta jakaś... chyba scout jakiś jest do scholowania. No, tam leży. Co to jest? To jest chyba ten Marshall, cały Khan Marshall. Bo ma... dwie osie. Dobra, jak tu teraz kurna z tą zjechać tylko? A, jeszcze lornetu bym się fajnie tu rozejrzał przy okazji. To jest fajny szczyt. Myślę, że coś powinienem wypatrzyć. Dobra, chyba będzie wszystko. Zatopione skarby, że to muszę zjechać. Chyba tędy. Ja bym chyba przyleciał dronem i tutaj spróbował coś tu się rozejrzeć trochę. No tam z tego, jak to się nazywa, z trailera o grze, ten taki szczyt jest. No pewnie wcześniej czy później trzeba będzie na tę górę wjechać. Co tu jest? Mostek jakiś czy coś? Dobra, mniej więcej się rozejrzałem. Ewentualnie potem jakieś skanowanie jeszcze się zrobi. Zaraz lecimy na główną ekspedycję, plus jeszcze dokończymy tego poboczniaka. Tam jest lawina.
Mniej więcej teren zbadany. Dobra, jak tu teraz zjechać, tylko pytanie. Tędy chyba. Czemu to tak kiepsko wygląda? To jest chyba główne zadanie. Wow, wolniej. Czy to jest główne zadanie chyba? Z tego co pamiętam. No tam będzie poboczniak. Tam kolejny znacznik widzę. No tutaj holowanko. Ale to sobie odłożę na inny raz. Coś czuję, że znowu się tylko namęczę z kolejnym. A te holowania potrafią nieźle wymęczyć. Dobra, tu mam nadzieję, że będzie koniec tego poboczniaka. To jest kan. Kurna, no! A, pierdziele. O, już chciałem naciskać. Dobra, mobilna wiertka, tak? Nie, co ty robisz? Co ty robisz? Nie, bokiem! Jedź. Normalnie jak jedziesz. To weź mi to mnie ustaw tej mobilnej wiertni, tak żebym nie mógł ten... No, czekaj to. No jest od tego? Gdzie mam tu mobilną wiertnię rozstawić? A, tutaj, ja myślałem, że... Tam, dobra. Jedziemy tutaj. A potem innym razem za holowanie tego się weźmiemy. Jedziemy tutaj, jedziemy na główną ekspedycję i nie wiem, może i teraz zakończymy. I tam jeszcze kawałek zostało do przeskanowania mapy. No, wiedź. Gotowe. Teraz tak, teraz jedziemy na tamtej chorągiewie.
O, 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 o. Jaki ja tu szlak wybrałem. Dobra, może lepiej iść ciepłym dołem podjechać. Kurde, no, ja mogę trafić, prawda? Dobra, kolejny znacznik tam jest. Czy da wjechać? No to chyba się da. Albo się nie da, kurka, że trzeba jakoś grzać dookoła. No, wcale by mnie to nie zdziwiło ani trochę. Czekaj, a jakbym się przeleciał? Jak to tu wygląda? Nie, no nie najgorzej, nie, dobrze jest. Dobra, może ją lekko rozejrzę. Trochę mapy odsłoniło, dobra. Tutaj by się przydało przyjechać, tutaj jakieś skanowanko zrobić. Ale gdzieś tutaj. I tutaj trzecie i chyba by było na tyle. Tylko już może nie teraz. No, zaraz się wypierdziela. I co, jeszcze gdzieś? Jeszcze tam. Miała być szybka ekspedycja, jedna po drugiej. Jak tak zacząłem wszystko badać dookoła, no to się strasznie przyciągnęło. Co mnie tak ganiają od jednego punktu do drugiego? A w ogóle te dywiady?
Można by powiedzieć, że prawie przeskanowane. Zrzucę, minąłem. To jak ja kurna tamtędy jechałem, że go nie zauważyłem dosłownie przy tym kamieniu? Nie wiem. Może się każe, że nie będę potrzebował więcej radaru. Jak tak wszystko poskanuje. Jakiś ziomek od ziemowita. Jeszcze? Dajcie żyć, ile to jeszcze tego będzie? Jakimś szlakiem kurczych jaj, czy co? Jak to w Polsce szlak się nazywa? To raczej nie kukułczych jaj. Takie Orli Gniazd chyba. No już gorąco się zaczyna robić. Była ta wycieczka. A tutaj co? Skanowanko. No co to było? Nie jakiś ten? Nie jakaś modyfikacja czasem? Dobra, zrobione. Trochę mało force. Dobra, ale ja bym jeszcze chciał zerknąć, co tu jest właściwie. Tutaj coś było, jakaś modyfikacja. I tu jest modyfikacja. Dobra, ja bym chciał chyba tutaj podjechać, się rozejrzeć. I w razie czego zjechać, jeśli tam rzeczywiście jest modyfikacja. Coś tu jest, ale czy to jest? No, prawdopodobnie modyfikacja, nie to. Jeszcze zrzuty, tamto, tamto. Dobra, to ja po tą modyfikację to skoczę. Od razu, skoro jestem w okolicy. Czekaj, jak to na mapie wygląda? No tak sobie. Dobra. Już dosyć duży teren przeskanowany. Jeszcze by się przydało tu trochę zahaczyć o te tereny. I właściwie byłoby wszystko. Dobra, a lecimy po tą modyfikację. Tu coś jeszcze? Nielegalna wycinka. Dobra, ja myślę, że po tą modyfikację sobie się przejadę. I to będzie wszystko. Czekaj, czekaj, może jakoś od tyłu bardziej. No. Albo tędy. Próbujemy tędy? No i dobra. To będzie ciekawe.
Wow. Bardziej... No, ty kurka twoja, aż jasność, no. Weź i się postaw, bądź mądry. Jakbym go zrzucił z wysoka. Się tam stoczył na same dno. Juhu! Nie, dobra, to było totalnie idiotyczne. Teraz weź ty, bądź mądry, go tu postaw. No, przynajmniej zjechałem na dół trochę niżej. Dobra, obyś się nie wywalił gdzieś. Wow, jeszcze lepiej. Już w ogóle. Było totalnie idiotyczne. Dobra, ale cel osiągnięty. Jesteśmy na dole. I znowu? Będę musiał użyć, czy nie tym razem? No, nie, ja się postawię. Dobra, dojeżdżamy po modyfikację i koniec ekspedycji. Oby koła. Znaczy opony. Co tu będzie? Skrzynia biegów. Do czego? Do kana. No dobra, no. Jak jest, to niech będzie. No i dobra, i co? I tutaj kończymy na razie. Tutaj jeszcze jakaś modyfikacja jest. Tutaj trzeba będzie to zbadać. No i będziemy robić, będziemy wyciągać przede wszystkim tego dziada. Doholujemy jakoś. No niby niedaleki kawałek, ale różnie z nimi bywa. Dobra. Także tu na razie kończymy.